będzie dobry dzień. Jutro będzie dobry dzień. Jutro będzie dobry dzień. Teraz stańmy wszyscy w kupie i zanućmy pieśń o staropolskiej zupie. Darmo pojąć chcę niestety zupę ziemskich świątów grupa. Jak rozliczne ma zalety staropolska tęga zupa, która z ucieknego świata z tą uciechą zrówna w lasie. Gdy ciepła ku śniadku wam zalata, albo żuru, żuru na kiełbasie, lub gdy wrzący barszcz nad ranem, nad ranem lejesz trzewiaska towarem, nad ranem. Choć przerwało chwilę jeszcze telewała cię ziemlica, cierpiętnicze lichną dreszcze dumne odpolśni jak świca. Hej, krochówko złota pani, skórz nam przychodzisz z loju. Ty jak balsam działasz na organizm, ty jak wszudy gotów był do boju. Roztomiły barszczu z rurą, barszczu z rurą, bezcięg życie jest torturą, torturą. Warto litr siruchy walnąć, by na gęstej zupy michą przeżyć nieprzetłumaczalną rozkosz polską, rozkosz cichą. Niech się humor wam poprawi, zwłaszcza że panowie panie, ten nasz cały wywód, który sławi dobroczynne polskich zup działanie. Dumny morał się obraca, dumny morał się obraca, dumny morał się obraca. Setki lat już mamy, setki lat już mamy, setki lat już mamy kaca. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Witam Państwa jak zwykle, niezwykle serdecznie. I po tak udanym rozpoczęciu przystępujemy do razu, od razu, od rzeczy. Jak Państwu chyba wspominałem, chcemy od dziś brać pod uwagę widza i spełniać jego życzenia na, że tak się wyrażę, gorąco. Jako się rzekło, kobyłka u płota. Proszę teraz przestać jeść i słuchać uważnie tego, co mówię. Otóż przedstawiamy nasz eksperyment. Proszę pani, niech pani się nie wierci. Pani do pani mówię. Jesteście państwo jak dzieci, naprawdę. No, najpierw nie uważacie, potem dzwonicie, piszecie do nas, że nie rozumiecie, co się do was mówi. Otóż, proszę państwa, oto nasz eksperyment. Wybraliśmy zwykłą rodzinę, która w waszym imieniu, w imieniu zwykłego widza, będzie mówić, co nam się i wam podoba najbardziej w naszym programie. Więcej będzie w waszym imieniu żądać tego, czego naprawdę od nas chcecie. Panie Andrzeju. Przepraszam bardzo. Był telefon od tej rodziny, od tych właśnie, państwa właśnie. Tak. I nie mogło być naszym eksperymentem, tak, niestety. Ten pan dzwonił, że jego żona jest ciężko chora na grypę, proszę pana, i on teraz nie ma głowy do niczego. No, układać nasz program. No, może pan ma jakąś rodzinę. Ja mam, ale akurat nie na miejscu. A gdzie inspicjent jest? Panie Wiedzisiu. Inspicjent ma rodzinę, tak, ale jego nie ma akurat na miejscu. A gdzie on mieszka? On mieszka u siostry, mówił, że mieszka. A ma pan telefon może do tej siostry, co? Gdzieś mam, zaraz, niech pan powie coś publiczności, bo czeka. Właśnie mamy małą awarię w naszym eksperymencie, bardzo państwa, przepraszam, chwileczkę. Ma pan ten telefon? Tak, proszę. Czyżby... Halo? Halo, dzień dobry, czy ja mogę mówić z siostrą pana Zdzisia? Tak, tak, ja jestem. Dzień dobry pani. Dzień dobry. My właśnie mamy mały eksperyment, mamy awarię właśnie z tym eksperymentem. Ja z Galuxu dzwonię. A nie, wcale nie z Galuxu. Ja pana widzę w telewizorze. Tak. Wspaniale. A właśnie, no widzi pani. Panie Bogdanie, niech pan wpuści jakiś nowoczesny balet czy coś, bo przecież nie sposób, żeby publiczność widziała, jak ja załatwiam prywatne sprawy. Aja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 j
Dziękujemy bardzo, baletowi, dziękujemy bardzo. Tak. I pani również bardzo dziękuję. Proszę małżonka pozdrowić. Właśnie tam zaraz się goniec zjawi z tym urządzeniem, prawda? I karteczka będzie, wszystko napisane, cała lista, koncert życzeń, prawda? Proszę naciskać guzik, prawda? Dobrze, proszę pana, wszystko zrobimy. Mąż się też ucieszy, wie pan? Aż dzisiaj bardzo się zdziwi, jak się dowie. No na pewno. Wie pan, on mówi, że ja jestem strasznie głupia, a mój mąż kołtun. W ogóle mówi, że my się do niczego nie nadajemy, a tu proszę. Tak, bardzo dziękuję, bardzo. Już za chwilę zaczynamy. Polecamy się, do widzenia. To rzeczywiście jakaś kretynka, jeszcze nam tu biedy napłuta. No tak, mamy coś innego do wyboru? No nie mamy właśnie. No właśnie, proszę pana. Aha. Niech pan tylko nic nie mówi kolegom, że to nie, że to jest rodzina z dzieci. Nic nie znamy w ogóle. A publiczności? Też. Udajemy, że to jakaś zwykła, prawda, nieznana rodzina, która, prawda, układa nasz problem. Ale się pokomplikowało, panie Andrzeju. A więc, proszę państwa, w dalszym ciągu nasz eksperyment. Halo, rodzina, prosimy. Ty! Prosimy, do nas chyba mówi? Kto? No ten z telewizora. Tak, wyraźnie się nas o coś pyta. Kryśka, jak Boga kocham, gdzieś dała moje buty. Halo, rodzina? Gotowi, proszę pana, bardzo gotowi. Prosimy. Nie gadaj z nim, nie widzisz, że stoję w skarpetkach. Chwileczkę, proszę pana, mój mąż stoi w skarpetkach. Halo? Mąż stoi w skarpetkach! Widzisz, się głupia na całą Polskę, że ja stoję w skarpetkach. Halo? Bardzo przepraszamy, nasz eksperyment na początku szwankuje, przepraszam bardzo. Tego jeszcze dojedzie. No, żeby od początku się wszystko waliło. Panowie, no co jest? Słuchajcie, ja nic nie słyszę ich, no. Co jest z tą rodziną? No bo on zapomniał wcisnąć guzika. Słychać ich w całej Polsce. I co mówią? Ona mówi, że on stoi w skarpetkach. Tak? A dlaczego w skarpetkach? A właśnie nie wiadomo. No, ja... Kompromitacja na cały kraj. No gdzie są moje buty? No dlaczego zaraz kompromitacja? Przecież nas i tak nie widać. No. Buty, gdzie są moje buty? Buty. To tu mam dopiero, no. Jakże on ma dyskutować o rozrywce, jak cały w nerwach przez te buty, no. I faktycznie, gdzie ona mu te buty mogła schować? Nieważne, to jest nieważne. Ciekawe jest bardzo, kogo z nas wybiorą. A, to ja wiem. W ogóle ciekawe, kogo z nas lubią. To jest eksperyment. To jest bardzo udany eksperyment, no. A niech pan tak nie mówi, hop, panie Bodeczku, bo mogą pana wcale nie wybrać. Nie! Halo? Ja w przeciwieństwie do pani, proszę panią, jestem bardzo znany i lubiany. Ordynus. Tak. Cicho, ona mówi coś. No. My jako ja i mąż żądamy piosenki. Wpisać tytuł piosenki wykonawcy niepotrzebny. Aha, piosenki w wykonaniu pani Adamiec, bo jest ładną i wesołą kropką. Idiotka. Dobry dzień, tylko małą prośbę spełnię. Gdy na miasto spłynie cień, przyjdź do mnie jutro. To jest prosta ludzka rzecz, jeden piękny wieczór mieć. Nie myślałeś o tym, lecz tu przyjdziesz jutro. Zapamiętaj miejsce, czas, dom, światło w oknie znasz. Przypominam jeszcze raz, bądź u mnie jutro. Windą widzisz pod sam dach, wizytówka jest na drzwiach, potem ciche dzwonki w dach. Dzwoń do mnie jutro. Zamiast listu, zamiast róż, są wizyty jutro złóż. Mogło tak być wcześniej, lecz ty prosić nie chcesz, o co proszę dziś. Jutro będzie dobry dzień, tylko małą prośbę spełnię. Gdy na miasto spłynie cień, przyjdź do mnie jutro. To jest prosta ludzka rzecz, jeden piękny wieczór mieć. Nie myślałeś o tym, lecz tu przyjdziesz jutro. Zapamiętaj miejsce, czas, dom, światło w oknie znasz. Przypominam jeszcze raz, bądź u mnie jutro. Windą widzisz pod sam dach, wizytówka jest na drzwiach. Potem ciche dzwonki dwa. Dzwoń do mnie jutro. Ethan, Aniła.
stara. Nie gadaj, nie zła. Tak, 15 lat temu mogła być dobra. Cześć ty, to młoda dziewucha. Młoda jak jagoda po świętym Marcinie. Zobacz, jakie ma zmarchy. Zapamiętaj mi zmarchy? Gdzie? O, tu, tu i wszędzie, nie widzisz? Przypominam jeszcze Boga kocha, nie widzisz. Tak na oko to nie widać, bo ją porządnie zmalowali. Spróbowałby się tak umyć albo zobaczyć w łóżku. W łóżku mianowicie bardzo chętnie. Ciebie to byle co zabawi. Proszę Państwa, nasz eksperyment jest dopiero w fazie rozwoju i na początku zdarzają nam się pewne potknięcia. Pani Adamiec, owszem, bardzo ładnie zaśpiewała, ale nie o to chodzi. Nasza rodzina jest widocznie zatrudniona przez wszystkie programy telewizyjne i pomyliła życzenia, zważywszy, że pani Adamiec jest z zupełnie innego programu, programu typu wspominkowego, za co z góry przepraszamy. A my prosimy o prawdziwe życzenia. Halo? Słuchamy? Kryśka, gdzie ta kartka? Co? Jaka kartka? Jak się nazywa ten program? Który? No ten, co sobie go życzymy. No nie wiem, właśnie jakiś show. Show szedł w zeszłym tygodniu. Czekamy! Oj, no zażycz na razie coś z głowy. No, ale co mam zażyczyć? No co najlepiej lubisz? A ja wiem, co ja lubię. No coś, no. Halo? Tak? My, moja żona i ja, życzę sobie tercet pana Dziewiątkowskiego z tym, no, Farewel to Pamela. Dziśek też to lubi. Cie cholera by wzięła. Wiesz pan, panie Bogdanku, lubią pana telewidzowie, wprost przepadają za panem. Co pan taki złośliwy? Przecież widzi pan, że nie wiedzą kogo chcieć, bo kartki zgubili. Słuchajcie, pachnie nieszczęściem, będą kierować się własnym gustem. Tercetu, który przed chwilą był państwa życzeniem, nie będziemy prezentować, bo nie tak żeśmy się umawiali i w ogóle nie o to chodzi, jak już mówiłem. Obecnie na państwa specjalne życzenie przedstawimy numer z cyklu, przepraszam, z cyklu Słynne duety. Przy okazji chcę zaznaczyć, że jest to duet na bardzo dobrym poziomie. Prosimy! Odwróć się twarzą. Dobrze. Spotkali się w święto o piątej przed kinem. Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem. Spotkali się w święto o piątej przed kinem. Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem. Spotkali się w święto o piątej przed kinem. Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem. Odwróć się twarzą. Dobrze. Tutejsza idiotko, że kretyn miejscowy, czy pragniesz pójść ze mną na film przebojowy? Miejscowa kretynka odrzekła z ochotą, albowiem cię kocham, tutejszy idioto. Więc kretyn miejscowy uśmiechnął się słodko i poszedł do kina z tutejszą idiotką. Na miłym macaniu spłynęła godzinka i była szczęśliwa miejscowa kretynka. Aż wreszcie szepnęła, kretynie tutejszy, ten film, mam wrażenie, jest coraz nudniejszy. Do kamery, twarzą do kamery. Więc poszli na sztycel, na meldę, na wilko. Miejscowy idiota z tutejszą kretynką. Następnie się zwarli w uścisku zmysłowym. Tutejsza idiotka z kretynem miejscowym. W ten sposób dorobią się córki lub syna. Idioty, idiotki, kretynki, kretyna. By znowu się mogli spotykać przed kinem. Tutejsza idiotka. Do kamery! Twarzą do kamery! Z miejscowym kretynem! Papierosy! Papierosy!
widziałeś? On nie miał twarzy. Ona go dopiero po butach poznała. I co to niby ma być? Oni myślą, że my nic nie rozumiemy. Co to za aluzje? Że niby kretyn i idiotka siedzą przed telewizorami? Oni myślą, że jak ktoś nie jest artystą, to od razu nic nie rozumie. A co on, mydłek jeden będzie mnie obrażał? Gdzie telefon? Tak, tak, powiedz, że dyrektor dzwoni i że sobie nie życzymy takiego dna. To jest chuligaństwo. Wszystko im to powiedz. Denerwować ludzi w sobotni wieczór. Tak, powiedz, że ludzie po pracy chcą się uśmiechnąć, zabawić, wszystko im to powiedz, pamiętaj. Patrz, cały czas zajęte, no. Będą ludzie się poobrażali i cała Polska dzwoni. Halo, telewizja? Proszę pani. Ja jako ty. Ja to mówię w imieniu dużej grupy ludzi. Jest nas około 40 ludzi i wszyscy są bardzo zdenerwowani. Za co my płacimy, proszę pani? Ja, żeby nas obrażać. Ja jako dyrektor. Jak artyści biorą pieniądze i to grube pieniądze, to niech nas bawią dobrze. Dobrze? A na drugi raz już nie będę grzeczny. Słyszy pani? No i czemu nie powiedziałeś, że dyrektor dzwoni? No inaczej by z tobą rozmawiali. Takim powiedziałem, że na pewno się przestraszyli. No, nawet śpiewać przestali. A coś się stało? Nic nie widać. Patrz, jakaś pani stoi z kartkami w ręku. O, ma taki sam sweterek jak ja? Jezus Maria, to my! A mówiłaś, że nie będą nas pokazywać. Teraz wszyscy wiedzą, że jestem skarpetka. Ty, oni widzieli, jak telefonowałeś. Jak widzieli, to nie ma co zbierać. Uwaga, prosimy o dalsze życzenia. Halo, wzywam państwa. No wyjdź i powiedz, co chcemy. Sama wyjdź, ja nie wiem, co chcę. Poproś o coś wesołego i tak zrobią swoje. Halo? My, widzowie, prosimy o coś wesołego albo tercet pana Dziewiątkowskiego. Naturalnie mamy coś wesołego. Zauważyliśmy, że podobają się programy typu wspominkowego. Wobec tego specjalnie na państwa życzenie prosimy pani Jadwigo! Mieszkanie, klatka z kanarkiem, numer 10. Łazienka, woda, gaz, centralny, dzwonek. Porządne lustro, przed którym się uczeszesz. Telefon 10-0-107. Drzwi klamka i zasówka, i wisi wizytówka. Marianna Ruda. Imię na początku, dalej po porządku, cała reszta Marianna Ruda. Rano świtni szyby różowieją, niby że to słońce Marianna Ruda. Ona żarzy się, ona ruda jest nad wszystko. Zaraz się czerwienisz, mój drogi, tak jakbyś siadł przy ognisku, Marianna Ruda. Liniak, pajęczyna, koty na kominach, mokre dachy, Marianna Ruda. Może ktoś się zajmie, ale tak zwyczajnie tym adresem, Marianna Ruda. Taki, że chyba nie udźwigniesz. Dywany, widok na ulicę. Kanarek i altówka, i wisi wizytówka, Marianna Ruda. Ja ją widziałem. Nie na początku, dalej po początku. Wczoraj w delikatesa. Z bliska jest ładniejsza. Nieprawda, bo w życiu jest strasznie gruba. Ja ją też widziałam. Chowała przy mnie rękawiczki. Wybierała. Męskie dopiero dobrała. Łapy jak w oknie chleba. To ty powiesz. A jak śpiewać, to nie widać. Tak, bo ją jakoś zrobiliśmy. Tak jakby siadł przy ognisku. Ona się podobno otruła na śmierć. Nie, to nie ona, to ta, co śpiewa, się otruła, ta. Jakiej tam? Rylska się otruła. Rylska? No. Czy teraz śpiewa? Nie, to nie Rylska, ten wygłup Sienkiewicz. To Sienkiewicz? To Prus. Patrz, jak ona się zmieniła. Co ty chcesz przy takim trybie życia?
chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim widzom za uznanie. Dziękuję bardzo. I my również dziękujemy koleżance z Firtun za wspaniałą grację. Teraz będzie z Firtunówna, ja ją bardzo lubię. Ja też, ona jest świetna. To zrób herbatki. Halo? Czekamy! Prosimy o następne życzenia, halo? Zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz, proszę pana. Żona jest w kuchni i zabrała kartki. A ja, jeśli można, prosiłbym o tercet pana Dziewiątkowskiego. Widzi pan, co za uparty kretyn, żeby człowiek wszystko z siebie dał, to i tak uprze się przy swoim, no. To fakt. Człowiek pracuje nad ich gustem, stara się podnieść własny poziom i wszystko jest psu na budę. Tak jest. Nic, zero! Panowie, panowie, może macie jakiś tercet? No ale daj im pan tego Dziewiątkowskiego, nie ma się przy czym upierać, tak proszę pana. Nie, no na przeparcie nie da rady, chyba że może spróbuję jeszcze ich osobiście przekonać. Panie Bodeczku, szybko taksówkę dla mnie. Panie Janku, pan na scenę, ja, gdzie mój beret? Ale kochany, ja na scenę zamiast tego upregnienia. Tercetu. Ale pan umie się sam zapowiadać prędko. Ale proszę pana, ja w takiej sytuacji idę na straty. Nie, rzeczywiście, pan ma słaby numer. Może raczej ja wyjdę. No. Mam świetny monolog z baletem i śmiało mogę konkurować z tercetem pana Dziewiątkowskiego. No. Panie Janeczku, gdyby pan mnie zapowiedział, byłbym zobowiązany. Ale proszę uprzejmie. Więc Jan Kobuszewski w baladzie Dziś znów leżałem. Przepraszam. Wojciech Pokora w baladzie Jana Kobuszewskiego. Gdzie? Co? Ja? No prosił pan, żebym pana zapowiedział, tak? Ale monolog mam przecież. No dobrze. Jan Kobuszewski w monologu Wojciecha Pokory. Jaki Jako? Przecież ja mówię. Przepraszam. Ja sam zapowiem. No. Wojciech Pokora w monologu Jana Kobuszewskiego. A widzi pan? Patrz, jak szarżują. Myślał, że do kogoś zabawi. Do bani z takim programem. Zamknę mu pysk. A ktoś dzwoni do drzwi. Otwórz. Maria, kto tam? Tak z telewizora. Jezus Maria, gdzie mój grzebień? Boskie, gdzie moje buty, no? Sprzątnąć. Takiego artystę będę przyjmował jak ostatni łachudra. Och, Jezu, drzwi, ty idioto. Prosimy bardzo, Boże, to za gość. Może herbatki? Herbatki? Gdzie państwo macie program, jak było umówione, co? Dlaczego dźwięk wyłączony? Panie Janku! Panie Janku, słyszy mnie pan? Proszę? Słyszy mnie pan? Tak, proszę pana, słucham pana uprzejmie. Niech pan natychmiast ze sceny wyrzuci pana Wojtka i śpiewa, zrozumiał pan? Zrozumiałem, proszę pana, proszę uprzejmie, panie Wojtku. Ale ja miałem... Jan Kobuszewski. Oj, życie, życie. W życiu bywa. Powikłania w państwowym i prywatnym. Lecz w gruncie rzeczy, proszę pana, ten świat jest taki ładny. To bardzo polska jest choroba, tak boczyć się i psioczyć. Nam się nic nigdy nie podoba, a świat jest taki uroczy. Śliczny jest świat, gdy brata kocha brat, siostrze nie ciotka, ciotka wujka. Wtedy nie grozi żadna bójka. Dzieci tatusia, tatuś dzieci, wtedy nad domem gwiazda świeci. Kuzyn kuzyna i kuzynka, a tatuś pannę Ernestynkę. Owszem, także i bardzo miły jest przy szwagrze. Przystojny chłopiec swą panienkę, stryjek, stryjenkę i wujenkę, bo przecież grunt, gdy komin dymi, kiedy chleb jest i optymizm, i każdy wie, że wszystko się ułoży jak w pudełeczku. Ze zgody tyle.
tylko korzyść. Hej! Wszystko się ułoży na 102. No i proszę trzymać się tej kartki, prawda, do końca już jest niedaleko, żeby nie było nieporozumień, prawda, jakichś... Tak jest, tak jest, tak jest. Wie pan, z głowy to tak straszne nerwy, tak coś wymyślać, tak. Wie pan. No, dziękuję za herbatkę. Ale nie ma za co, naprawdę, żonie się gdzieś buciki zawieruszyły. Za brak butów, przepraszam. Kryśka! Mamusia? Mamusia wie, kto u nas był? No niech mamusia zgadnie. Nie, nie, skąd? Kryśka! No niech mamusia zgadnie. Nigdy by mamusia nie zgadła. Był u nas ten facet, ten z telewizji, ten w sandałkach, ten... Mariek, jak on się nazywa, ten... Łazuka chyba. Nie, nie, Łazuka to ten długi i chudy, ten jakoś inaczej. Mówię mamusi, elegancko herbatkę wypił w ogóle. Kryśka! Czego się drzesz, no? Nie, 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 do mamusi mówię. Maniek się tylko wygłupił, wie mamusia, cały czas stał w skarpetkach. Co? Buty? Ma buty, malko się gdzieś zawieruszyły. Widziała nas mamusia w telewizji, no i co, dobrze? Dobrze, pa. Kryśka, gdzie jest ta kartka? Nie wiem, tobie ją. Uwaga! Tobie. Gdzie się dała? Nie wiem. Prosimy o życzenia, czekamy. No mów, co ci kazał sobie życzyć. Proszę pana, my, Krysieńka i ja życzymy sobie tercet pana Dziewiątkowskiego. Mówiłem, że zapachnie nieszczęściem, jak zaczniemy eksperymentować. Ja pana przeproszę ze sceny, dobrze? Mam monolog z baletem. Powiem, a dalej to nie moja zagroda. Idę ja raz ulicą, nagle patrzę, coś leży. Takie nieduże, szare, leży i nie rusza się. Więc podchodzę bliżej, jeszcze bliżej, przyglądam się. Tak jest, poznaję, to rozum. Widocznie ktoś przechodził tędy i po drodze zgubił rozum. Ciekawe kto. Wygląda mi ten rozum na męski, taki poważny, rozmiar średni, stan rozumu mało używany. Co robić, myślę, zostawić tak rozum na ulicy nie wypada, a znowu chodzić od człowieka do człowieka i przyglądać się, czy mu rozumu nie brakuje, to jakoś też nie bardzo. Zresztą po czym ja poznam, kto u nas ma rozum, a kto nie, przecież tak na oko to nic nie widać. Poszedłem ja z tym rozumem do gazety. Ogłoszenie napisałem, znaleziono rozum, rozmiar średni, stan bardzo dobry. Wydrukowali. Czekam tydzień, dwa tygodnie, nikt się nie zgłasza. Jak głupi człowiek, niemądry, jak on ma się zgłosić, skoro jego rozum jest u mnie? Bo powiedzmy nawet, że ta gazeta wpadnie mu do ręki, on przeczyta to moje ogłoszenie i co on z tego zrozumie? Nic, przecież on nie ma rozumu. Poszedłem na milicję i mówię... Rozum znalazłem i nie wiem, co z nim robić. Milicja też nie wiedziała, bo skąd ma wiedzieć? Nie, nie, mówią, żeby rozum był skradziony, to owszem, moglibyśmy się zainteresować, ale znaleziony to nie my. Biuro znalezionych rzeczy przy tramwajach się znajduje. Ja mówię, zaraz, panowie, chwileczkę, przecież tramwaje dochodzenia nie przeprowadzą, a my musimy wiedzieć, czyj to rozum. U mnie on leży bezużytecznie, a komuś może być bardzo potrzebny. No i zdecydowali się, przeprowadzili dochodzenie, nawet niedługo trwało. I co się okazało? Otóż okazało się, że do niedawna rozum ten należał do pewnego skromnego urzędnika, który potem awansował. No więc pobiegłem ja do niego z tym rozumem, przyjął mnie bardzo serdecznie, a jakże rękę podał, prosił siedzieć. Proszę bardzo, mówię, oto zguba. I położyłem mu ten rozum na biurko. Co to jest? Pyta. Nie poznał.
Rozum, mówię, pański rozum znalazłem i oddaję. Jak on się wtedy zdenerwował, krzyczał na mnie, pięścią wygrażał. W końcu za drzwi mnie z tym swoim rozumem wyrzucił. Nie dziwię się, człowiek bez rozumu do wszystkiego jest zdolny. Wyszedłem na ulicę i wyrzuciłem ten rozum. Ale nurtowała mnie myśl, jak o sobie daje radę i zadzwoniłem do jego sekretarki. Przepraszam bardzo, mówię, czy pani szef nie ma przypadkiem zastępcy? Naturalnie, mówi ona, ma nawet dwóch. A, to wszystko jasne. Skoro ma dwóch zastępców, to pod diabła mu rozum. A nie tamte. Wraca, nie otwieram. Otóż ja tu mu jakoś wytłumaczę. Nie otwieram, pomyśl, że jestem idiota, co kartki gubię. Sama otwórz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja strasznie przepraszam, że państwa niepokoję. Aż nic nie szkodzi, prosiłem bardzo. Może herbatki? Chętnie. Strasznie trudno się było do państwa dodzwonić, co? Nikogo nie ma. Aż ma, no i jesteśmy. Tak, mąż nieobecny? Ależ nie, obecny. Maniek, pan przyszedł do ciebie. Prosi... Ja właściwie, dziękuję, właśnie do obojgu państwa mam sprawę. Przepraszam bardzo, ale żonie się gdzieś buciki zawieruszy wybieram. Właśnie tak. Może herbatki? Chętnie, tak, ja słyszałem o tych chłopotach z pańskimi butami. Prosimy usiąść. Dziękuję, chętnie postoję. Więc ja do państwa mam taką bardzo delikatną sprawę. Panie z panienką, bardzo prosimy. Nie, wie pan, taksówka czeka. Rozumiem. Tak. Państwo oglądacie telewizję? Oczywista. Tak. Ja występuję w telewizji. Czasem. Tak, owszem, bardzo. Tak, no właśnie. Chciałem z państwem porozmawiać o pewnej sprawie ważnej dla mnie. Ja pamiętam z takiego jednego filmu, pan jeździł na koniu i skakał pan do stawu i się pan zabił. Pamiętam, że strasznie płakałam. Tak, to może byłem ja, może nawet nie ja. O, na pewno pan, ja wspaniale pamiętam. Tak, wie pani, szkopuł w tym, że ja nigdy nie jeżdżę na koniu, bo się boję. O, jeździ pan i to po kozacku. Na pewno, proszę pani, nie jeżdżę. O, na pewno pan jeździ, bo sama widziałam. No więc dobrze, jeżdżę. Tak. Ja chciałbym prosić państwa o pewien drobiazg. Może przelecimy po maluchu? Podobno artyści nie wylewają za kołnierz. No, chętnie. Bardzo chętnie. Proszę państwa, więc ja mam skecz o herbacie. A jednak, skecz na Marianowo herbatę. Nie, dziękuję. Ja mam do państwa prośbę. Proszę państwa, czego sobie państwo życzą? Prosimy. Czekamy. Czego państwo sobie życzą? Panie... Bogdanie. Bogdanie? Panie Bogdanie, czego my sobie życzymy? No, bo kartka się gdzieś zawieruszyła. Wie pan, nie wiemy, co chcemy i co mamy lubić. Co tam zostało? A więc ja i siostry Sisters. Jakie? Siostry Sisters. Aha. Czekamy. Prosimy bardzo. Czego? Halo? Tak? My, ja, Krysia i pan Bogdan życzymy sobie siostry Sisters i tercet pana Dziewiątkowskiego. Państwa, nareszcie i nasze ulubienice doczekały się sukcesu u widzów. Dziękuję wszystkim szalenie serdecznie. Hello, sisters. Hello. No, cóż powiecie naszym widzom w dowód wdzięczności? Więc pragniemy zaznaczyć, że traktujemy naszego widza bardzo serio
i bierzemy go pod uwagę. Nie, nie widzę, tylko jego gust i życzenia. I w związku z tym? W związku z tym jesteśmy zmuszone śpiewać to, co on chce. Tak. No może jakoś łagodniej to ujmiemy. No, że w związku z tym zmuszone jesteśmy nagiąć się do jego gustu, który jest po prostu dobry. Dobry, tak jest. Co zaśpiewacie? Piosenkę. O! Adresujemy ją zresztą do jednego pana. I on dobrze wie, że to do niego. Panie, coś ty miał z nimi za sprawę? Ja? Pierwszy raz je na oczy widzę. Wyraźnie do ciebie piły. Nie wiem, że jestem taka głupia. Mój Boże, takie dwie pindy. Kryśka, pan aktor słucha. No nic nie szkodzi, jestem przyzwyczajony. Proszę państwa, a więc przed państwem połączone zespoły Moja Faja i Siostry Sisters. Nocy sto, wiele lat. Głupia wiara w czas, mijający czas, który zmieni coś, zbliży nas. Nie mów nic, nie powtarzaj się, sam to wiesz. Sam to wiesz, zawsze było się, dosyć prób. To już wieczór, to już mrok, pożegnajmy się bez słów. Pójdziesz dalej. Zwykły fakt, wszystko ma swój kres, przecież musisz czuć, nie ma słowa wróć, jest jak jest. Nie mów nic, nie powtarzaj się, sam to wiesz, zawsze było źle, dosyć prób. To już wieczór, to już mrok, pożegnajmy się bez słów. Pójdziesz dalej, zwykły fakt, wszystko ma swój kres, przecież musisz czuć, nie ma słowa wróć, jest jak jest. Powtarzaj się, sam to wiesz, zawsze było źle, dosyć prób. To już wieczór, to już mrok, pożegnajmy się bez słów. Pójdziesz dalej, zwykły fakt, wszystko ma swój kres, przecież musisz czuć, nie ma słowa wróć, jest jak jest. Ja mam do państwa sprawę. Kryśka, nie otwieraj. To pewnie łazuka w sprawie kartki. Nie, to niemożliwe. O, możliwe. Nie ma pan pojęcia, co to za namolny człowiek. Trudno, otwórz. Dzień dobry. Ja strasznie przepraszam za najście, ale właśnie spotkałem pana Wojtka na schodach i mam do państwa. To ja pana spotkałem, a nie pan mnie spotkał. Przeprosimy. Prosimy bardzo. Przepraszam, właśnie dowiedziałam się, że pan jest tą rodziną, która nas sobie życzy. Przepraszam. Bardzo prosimy. Mam prośbę. Na pokoje prosimy. Dziękuję. To może prosimy przejść.
Przepraszam, ja już sobie pójdę. O nie, nie, niech pan nie ucieka, nie dopił pan tak przyjemnie. O, pan Bodek. O, pan Janek, pan Wojtek. Tak. To przepraszam, ja już lecę. Tak. Panie Wojtku. Halo? Wzywam naszą rodzinę. Halo, pro... Ogłuchlić, co? Przepraszam państwa bardzo. Panie Bogdanie, co się tam dzieje? Ja, niech pan spojrzy w telewizor, zobaczy pan ciekawe rzeczy. Nie, ale chwilę... Co to znaczy? Kto tak, chwileczkę, a teraz niech pan uważa. Jedziemy w prawo, tak, bliżej, jeszcze tak. I kogo jedziemy? Pana Janka, tak? A teraz do góry, proszę, kamera, tak. I kto to jest? Pan Wojtek. A w środku kto siedzi? No, pani Basia, królewna nasza. A co oni tam robią? Jak to co? Proszą, żeby ich sobie życzyli. Panie Bogdanie? No. Zróbmy im niespodziankę. Jestem gotów. I oto, proszę państwa, chcemy spełnić wasze najgorętsze marzenia i podziękować za wierność i wytrwałość w swych zamiłowaniach. Bo gdyby nie wy, wasza wierność i wytrwałość, czym bylibyśmy? Istniejemy tylko dlatego, że wy tego chcecie. I oto przed państwem słynny tercet. Kryśka. Teraz będzie tercet pana Dziewiątkowskiego. Ty, tego sprawę to ja już gdzieś widziałam. To zrobię. Zrobię pana dokumenta. Który? Który, ten? O ten. Przypominamy tych dwóch braci, tych. Jakim tam... Ja go znam. On przyjechał staruszka na pasach. Podobnie siedzi. Co ty powiesz? Dostanie parę lat, to może odechce. I bardzo dobrze. Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia. Niebo skąpi suchej ziemi kropli deszczu. Niebo skąpi szczęścia biednym, tak jak my. Ukochany to jest nasz ostatni wieczór. Odejdziemy, kiedy błyśnie siny świt. Za tym pustym stepem miasto jest ogromne. Dla nas dwojga tam zbuduję piękny dom. Przyślę lista, potem ty przyjedziesz do mnie. Odnajdziemy szczęście swe daleko stąd. Już tylu chłopców odchodziło z naszego Puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie. Księżyc swoją złotą twarz pochylił nisko. Niech nie słucha, nie zrozumie naszych słów. Chociaż wiem, że nie otrzymał mam twego listu. Mów o szczęściu, o spotkaniu naszym mów. Za tym
tym pustym stepem miasto jest ogromne. Dla nas dwojga tam zbuduję piękny dom. Przyślę list, a potem ty przyjedziesz do mnie. Odnajdziemy szczęście swe daleko stąd. Odnajdziemy szczęście swe daleko stąd. Przepraszam, można? Och, zaraz. Czy to nie pan śpiewa teraz w telewizorze? A no skądże, to niemożliwe, przecież ja tutaj stoję. Wszystko mi się miesza jak w jakiejś bajce. To nie pan? Nie, nie. W takim razie tamten, co jeździł na koniu, też nie był panem. A widzi pani, mówiłem. O, w takim razie ja pana nigdy nie widziałam. O nie, no, widziała mnie pani szereg razy. Nie, no to... nigdy. Nie. Herbatą już nie dysponujemy, proszę pana. No, ale proszę państwa, a propos, ja mam pierwszorzędny sketch o herbacie. Ja nie znam tego. Cicho, pierwszorzędny sketch o herbacie. Potrzeba jest kilku ludzi. Proszę, panie Marianie, niech pan siada, pan Janek też będzie potrzebny. A co mam robić? Nieważne, ja panu za chwilę wszystko wytłumaczę. Panie Wojtku! Tak jest. Gdzie mam siadać? Słucham. Na kanapie. Siadajcie wszyscy. Ja też na kanapie. Panie Wojtku, pan tu. Ja tu. Ale ja nie znam tego skeczu. No nic nie szkodzi, ja panu zaraz wszystko powiem. Więc tak, siada pan w kawiarni niby gość i mówi pan: kelner, proszę o jedną herbatę. No niech pan mówi. Kelner, proszę o jedną herbatę. Tak jest. I teraz ja, proszę pana, podchodzę i mówię: sługa, albo nie. Nie, nie podchodzę. Tego nie mówi. Niech pan tylko powie. Kelner! No proszę. Proszę bardzo. Kelner! Słucham pana uprzejmie. No, niech pan mówi. Co? Proszę o jedną herbatę. Takiego głupiego sketchu jeszcze nie widziałem, żeby kelner prosił gościa o jedną herbatę. Ale poczekaj pan, może się jeszcze akcja rozwinie, no. No niech mówi. No proszę panie Budeczku, no niech pan mówi. No dobrze, no to jeszcze raz, dobrze? No, dobrze. Więc ja podchodzę i mówię: słucham pana uprzejmie. Kelner! Po co pan woła kelner? Ja już tu stoję. Mhm. Panie Wojtku, jeszcze raz, dobrze? To no jeszcze dobrze. Kelner! Kelner! O, teraz sam siebie woła. No wiecie pan, jakie to głupie? Faktycznie, to nie jest najlepsze. Tak. Kelner! Proszę jedną herbatę. No ja niosę, proszę pana, herbatę z cytryną, a pan mówi, ja z cytryną nie prosiłem. Dlaczego? Może być z cytryną. Nie może być. Jak to nie może być? Jak pan niesie z cytryną, to może być z cytryną. No ale pan z cytryną nie chce. Kto pan powiedział, że nie chce? Ja lubię bardzo z cytryną. No to nie ma sketchu. To jest dno, Krysiu, albo ja jestem idiotą. Ale chwileczkę, panie Bodeczku. Co? Jak on się uparł na tę cytrynę, to niech pan mu da cytrynę, no. Proszę. Klient zawsze ma rację, ale prawda, panie Wojtku? Tak. Proszę pana, z cytryną nie może być. Dlaczego? No bo tak, ja przynoszę klientowi cytrynę, a on mówi, ja z cytryną nie prosiłem, ja ją wtedy wyjmuję palcami. No i co? I co dalej? Nic. Dalej. Śmiech. Publiczność ma się śmiać tu. Aha. W miejscu. Panie Bodeczku, niech się pan na mnie nie gniewa, ale to nie jest dobry sketch. A co w tym programie było dobre? I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy program, życząc wszystkim naszym przyjaciołom i nie tylko wszystkiego najlepszego. Nie gniewajcie się państwo na nas za drobne w gruncie rzeczy złośliwości. Nie tyczyły one was, tylko waszych sąsiadów. Naprawdę, taka rodzina nie istnieje. Wszystko wymyśliliśmy od początku do końca. A skoro o końcu mowa, finał! Buty! Gdzie są moje buty? Finał! Finał, proszę państwa, finał! Gdzie? Już! Buty! Finał? Kryśka! Buty! Gdzie są moje buty? Kryśka! Buty! Kryśka! Takich rodzin jak ta rodzinka dziś brak. Łabadam, bam, bam. Od narodzin już gust ma każdy smak. Z nich odulskich dawno słuch, Koziobulski przewiał duch. Widz ma sobie dziś nie chce szmir i fuch.
Łabadam, bam, bam. Tajfun listów, gdy program łatwy jest zbyt. Łabadam, bam, bam. Od artystów nam wymyślają aż wstyd. Widz masowy wpada w gniew, statystyczną maść wbrew, bo potrafi oddzielić ziarno od plew. Szczepimy tak jak od regusty, dobre widz ma zdanie swe. Z każdym rokiem zwyższepnie, więc lubi orkiestr, będę grę w tle. Nudzi go już dowczy plewki, pani strusich piór i arietki z operetki, kukułeczki w kur. Widz przeciętny ma argumenty i sąd. Łabadam, bam, bam. Głos wyrośnie mi u naośni, gdzie błąd artysty. Jedno spędza uśmiech z lic, że nie wiemy dalej nic, gdzie właściwie ten bardzo świetny jest lic. Łabadam, bam, bam. Głos wyrośnie w niku na ośnikie błąd artysty. Jedno spędza uśmiech z lic, że nie wiemy dalej nic, gdzie właściwie ten bardzo świetny jest lic. A teraz jak kto czuje? Właściwie ten świetny chyba jest widz. Oui. No. No tak. No tak. Poszli sobie. Poszli sobie, a ty, człowieku, rób, karuj. Tak, artyści. Inteligencja pracująca, o! Inteligencja pracująca, artyścia, ty... Nie! Rany boskie! To moje mieszkanie! Kryśka! Kryśka szwagier! O, rany, nie!